Dzień dobry, dobry wieczór. Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Maluj Baluj. Za minutkę zaczynamy, nawet nie całą minutkę zaczynamy kolejne nasze spotkanie piątkowe. Miły wieczór, relaksik po całym tygodniu. Mam nadzieję, że ze mną odpoczniecie, że się zrelaksujecie, że spędzicie ze mną miło czas. Witaj Michał, witaj Krysia, Gosia, druga Gosia. Witajcie kochani na dzisiejszym live'ie. Przede wszystkim chcę bardzo serdecznie podziękować za kawki, które mi stawiacie w Bajkofitu i tutaj szczególne podziękowania dla Reni, Małgosi, Izy i Basi. Bardzo się cieszę, że tak doceniacie moją pracę, że okazujecie w ten sposób swoją wdzięczność. Oczywiście na koniec miesiąca wszystkie osoby, które postawiły mi kawkę w Bajkofitu Maluj Baluj, dostaną ode mnie na maila mały prezent, o którym już wiecie na pewno wszyscy. Będzie to kolejny obrazek malowany kawą. To w ten sposób właśnie chcę wyróżnić osoby, które w taki sposób mnie wspierają. Także bardzo, bardzo Wam dziękuję. Moi kochani, dzisiaj będziemy malować obrazek, który oczywiście już na zapowiedzi widzieliście. Jest to wazon, szklany wazon z różami, tak, z kwiatami. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Nieważne, czy to wyjdą róże, czy jakieś inne czerwone kwiaty, albo jak będziecie chcieli, to możecie tam też domalować jakieś stokrotki, jakieś gerbery, czy jakiekolwiek inne kwiaty. To jest nieważne. Jak wiecie, na tym kanale liczy się radość tworzenia, liczy się proces, to, że to Wam sprawia po prostu przyjemność. I w zasadzie tyle na tytułem wstępu. Teraz się z Wami przywitam. Już Małgosię przywitałam, Gertruda, Małgosia, Ula, Maria, Zdzisia, Basia, Dawid, witajcie kochani. Słuchajcie, do namalowania tego obrazka będziemy potrzebować, witaj Małgosiu, będziemy potrzebować podobrazie malarskie. Ja tutaj mam panel malarski, ponieważ mi jest na takich panelach, na takim panelu tutaj łatwiej malować, poza tym takie panele są trochę tańsze, więc też możecie z takich paneli korzystać. No jest to oczywiście taka twarda tekturka przeciągnięta płótnem, na tym się maluje dokładnie tak jak na podobraziu. Tutaj mam rozmiar 30 na 24 cm, możecie użyć jakiegokolwiek formatu, jak wolicie większy albo mniejszy, no to już od Was zależy, na czym będziecie malować. Oczywiście farby akrylowe w różnych kolorach, tutaj nam się przyda jakiś niebieski, może to być błękit pruski, może to być ultramaryna, trochę czerni, na pewno użyjemy koloru czerwonego, też może być to taka czerwień błyszcząca lub karmin, biały, jakieś odcienie zieleni i w zasadzie, no i czarny, w zasadzie tyle kolorów, może jakiś żółty jeszcze, przepraszam, nam wystarczy, oczywiście pędzelki w różnych rozmiarach, sekunda, już Wam tutaj wszystko mam, ale pędzle gdzieś dalej ustawiłam. Pędzle ja mam zawsze takie tutaj włożone w słoiku, także gdzieś tam pod ręką wszystkie te pędzle, których potrzebujemy, mam. Oczywiście paletka do mieszania farb. Dzisiaj będę, mam taką tekturkę, którą sobie po prostu, do której sobie przykleiłam, jak widzicie, folię i na tym będę malować, potem folię ściągam, wyrzucam. I to jest wszystko, że tak powiem, z odzysku. Także też wykorzystujcie takie rzeczy, bo tutaj wiem, że dziewczyny korzystają właśnie z różnych pudełek, z jakichś przykrywek, także wszystko może służyć za paletkę. Dwa kubeczki z wodą. Do płukania farb, jeden do płukania pędzli, drugi do rozcieńczenia farb, no i oczywiście jakieś szmatki do wycierania pędzli. Możecie użyć albo ręcznika papierowego, albo użyć jakichś takich starych szmatek, które gdzieś tam Wam się w domu plątają, jakichś starych skarpetek albo gaci, które możecie pociąć na szmatki i też niech przysłużą się jeszcze sztuce, albo jakieś stare podkoszulki można sobie pociąć. I co, zaczynamy. Jeszcze Agnieszka, witaj Agnieszko, Ula, Bogusia, Wojtek, witaj, Bożenka, super. Cieszę się, że nas jest dzisiaj tak dużo. Fajnie, piątkowy wieczór przed weekendem.
Moi kochani, zaczynamy. Najpierw zrobimy sobie tło. Jak widzicie, to tło jest takie lekko szare, ale wpadające delikatnie w taki niebieski kolor. Muszę tak pod kątem, dlatego że mi się tutaj te lampy odbijają, które mam tutaj ustawione, żebyście to dobrze widzieli. Jest to takie szare tło, ale wpadające delikatnie w taki błękit. No i oczywiście tutaj czarny ten blat, od którego potem tutaj na dole ten wazon będzie nam się delikatnie odbijał. Tak, ten blat jest taki lekko błyszczący. Więc wyciśniemy sobie na paletkę w tym momencie farbkę. Ja użyję błękitu pruskiego. Jeżeli go nie macie, możecie użyć też ultramaryny. Witaj Ewo, dobry wieczór. Wyciskamy sobie, ja sobie wycisnę odrobinkę błękitu pruskiego na paletkę. Oczywiście zawsze będę Wam pokazywać paletę, jak mieszam. Błękit pruski to jest taki niebieski, niebiesko-zielony, taki morski kolor, dość ciemny. Coś pomiędzy ultramaryną a zielenią, tak? Także nawet jak go nie macie, to możecie sobie do ultramaryny dodać trochę zieleni, taki błękit pruski Wam właśnie wyjdzie. Witam Danusiu. No i oczywiście biel, najlepsza będzie biel tytanowa, taka dość dobrze kryjąca. Ja sobie tutaj z mojej puchy wielkiej wyciągnę, bo kupuję duże puchy farb, ponieważ białej to zawsze najwięcej nam schodzi. Zauważyłam, że najwięcej zawsze schodzi białej i żółtej, więc jeżeli już kupujecie, to zawsze tych dwóch kolorów kupcie sobie troszeczkę taką większą ilość w sklepie plastycznym, bo te dwa kolory to po prostu idą jak woda, tak? No i teraz co robimy? Teraz bierzemy sobie jakiś duży, mięciutki pędzelek, tak? Ja używam takiego miękkiego pędzla syntetycznego. O, chyba ostatnio coś źle domyłam, bo coś stwardniał, ale to nie szkodzi, zaraz go rozmiękczymy. Oj, kolejna Danusia, Krystyna, Bożenka. Bożenka coś tam napisała i wycofała komentarz, nie szkodzi. I co, moczymy sobie ten pędzelek do wody i teraz już Wam pokażę, co będziemy robić. Na początek sobie dodamy odrobinę tego błękitu pruskiego do tej białej farby. Ja jeszcze wycisnę odrobinkę czerni, tak żeby przełamać ten, żeby to był taki szary, przepraszam, który nam wpada delikatnie właśnie w taki błękicik, więc sekunda, jeszcze tutaj sobie muszę tylko te przełożyć gdzieś z boku. Odrobinka czerni i teraz zrobimy sobie taki niezbyt ciemny, czyli czarny, błękit pruski, trochę białego, przemieszamy i wyjdzie nam taka niebieskawa szarość, taki gołębi kolor, tak? Miękkim pędzelkiem, dość szerokim, malujemy. Widziałam, kochani, na grupie, jakie piękne obrazy malujecie, jakie Wam super koty wychodzą, jakie te pejzaże, które ostatnio malowaliśmy, to po prostu jestem zachwycona tymi Waszymi pracami. Coś fantastycznego. O, Lucynka, witaj Lucynko, Maria. Aha, Bożenka pisze, zrobiłam błąd i chciałam poprawić, no i usunęło się wszystko. No zdarza się, Małgosia, potrzeba mi 3 razy tyle czasu na malowanie, więc na żywo nie dam rady, tylko obserwuję, namalowałam swojego kotka, wrzucę go jutro na grupę. Wrzucaj, Małgosiu. Podglądajcie. I potem malujcie, może w weekend sobie zrobicie taki weekend malarski i wtedy możecie na spokojnie już sobie ze mną malować. Ja wiem, że ja maluję dość szybko, chociaż i tak na tych live'ach bardzo dużo gadam, więc też to malowanie tak szybko, jakbym chciała, nie idzie. ale wtedy jak ja gadam, to Wy możecie nadganiać robotę, prawda? No. I na taki gładziutki kolor. Ja, słuchajcie, tak, nie wymieszałam tego jakoś super dokładnie, tak? Niech się tutaj pojawią takie smugi. Wprawdzie tutaj na tym naszym zdjęciu to tło jest takie bardzo gładkie, ale tutaj takie gładkie być nie musi. I też nie musi być oczywiście w takim samym kolorze. Jak sobie zrobicie jakiś inny kolor tego tła, to też będzie dobrze. I malujemy go po prostu na gładziutko. Jeśli chcecie potem zrobić takie cieniowanie tutaj po bokach, to oczywiście też możecie. Ja nie wiem, czy ja dzisiaj będę to robić. Może dzisiaj nie będę Wam utrudniać zadania, tylko zrobimy to na takim dość gładkim tle. Widzę kątem oka,
że piszecie coś tam do mnie. Ja zaraz się odniosę do tych waszych komentarzy, tylko sobie tutaj to delikatnie przemaluję najpierw. I potem jak będę suszyć to tło suszarką do włosów, no to wtedy będę czytać wasze komentarze. No oczywiście nie wspomniałam o tej suszarce, którą też dobrze mieć gdzieś pod ręką, chyba że macie czas i możecie sobie poczekać, aż tło wam wyschnie, no to wtedy będziecie mogli skoczyć sobie gdzieś, zrobić kawkę, herbatkę, albo usiąść i chwilę pokontemplować obraz. Ja wam powiem, że ja bardzo lubię czasami właśnie jak maluję, to usiąść sobie naprzeciwko tego obrazu i pogapić się na niego, tak? Ja się gapię na obraz, obraz się gapi na mnie i słucham, co on do mnie mówi. To jest też bardzo ciekawe doświadczenie. Gadam z obrazem. A było coś takiego nawet, nie? Że gadał dziad do obrazu, a obraz do niego ani razu. Renata, czym się różni błękit pruski od błękitu marynarskiego? Niewiele się różni, Reniu. Niewiele się różni. Błękit marynarski, mam wrażenie, że jest taki bardziej szary. Ale w tubie, jak go wyciśniesz, to jakiejś dużej różnicy nie ma. Później na przykład, jak go rozbielasz, to błękit pruski jest taki bardziej w błękit wpada, natomiast błękit marynarski właśnie jest taki bardziej szary. Czyli jak do tego użyjesz błękitu marynarskiego i bieli, to wyjdzie ci bardzo podobny kolor. Może błękit pruski jest taki bardziej morski, tak? O, tutaj mi się na przykład więcej błękitu pruskiego dało niż tej szarości. No i widzisz, jak wygląda, prawda? Tak. Może coś z tą lampą tutaj muszę, żebyście mieli jakby... O, może teraz będzie lepiej, będzie jaśniej. Cały czas mam tutaj jakiś problem z tym światłem. Nie mogę sobie tak ustawić tych lamp, żeby było ok, ale myślę, że nie przeszkadza to wam jakoś specjalnie. Dobra, i tutaj tak mniej więcej dotąd mamy namalowany ten, tu jeszcze to takie tło. Ja sobie go tak jeszcze tutaj rozsmaruję, żeby było takie bardziej gładkie. Jeszcze przeciągnę lekko pędzlem, tak od lewej do prawej strony. Możecie to tło też zrobić na przykład w pionie. Albo tak pod skosem, albo tak bardzo malarsko pochlapać, tak, to tło. Tutaj wam niczego nie będę narzucać. Niech każdy z was sobie to zrobi tak, jak chce i w takim kolorze, w jakim chce. Ja akurat uznałam, że ten kolor jako tło do takich czerwonych róż będzie naprawdę fajny, ale możecie też zupełnie innych kolorków tutaj sobie użyć. Co jest z tym światłem? O, też nie chciałabym, żeby tutaj było takie to tło takie przepalone, ale chyba, no dobra, teraz będzie może lepiej. Witaj Irenko. Basia w trakcie malowania kotka. Uff, choć zwierzątka kocham, są moją piętą achillesową w malowaniu. No tak, każdy ma swoje, to co jakby takie preferencje, gdzie coś lubi bardziej, coś lubi mniej, więc jakby no rozumiem cię jak najbardziej. Ania pisze, witam serdecznie panią Kingę i wszystkich, którzy są na live, chętnie bym obejrzała, ale niestety jestem w pracy. Aniu, to możesz sobie potem obejrzeć z odtworzenia, jak już będziesz w domku na spokojnie, ale witam cię bardzo serdecznie. Dobrze, kochani, teraz tutaj mamy kolor czarny, więc możemy zamoczyć troszkę pędzelek do wody, nabrać sobie troszeczkę więcej tej czerni, troszkę błękitu pruskiego, tak, jeszcze więcej i zrobić sobie taki bardzo, bardzo już taką bardzo ciemną tą szarość i odcinamy sobie tutaj tak w miarę równo, o, ten dół, tak, nawet można wyżej trochę. To już tutaj wy możecie zdecydować też, jaki szeroki ma być ten blat, na którym będą stały te różyczki. O, jak krzywo mi wyszło. Ręka mi się... Jakim cudem. Dobra, spokojnie, linię odcinamy. Wiecie co, jak chcecie zrobić równą linię, to też możecie sobie na przykład przykleić, jak wyschnie ten szary, przykleić sobie taśmę taką zwykłą malarską i tą linię taką równą w miarę zrobić. Jest równo? A, obleci. Nie ma co też się tym przejmować. No i teraz ten dół przemaluję sobie na taki dość gładki, ciemny kolor. To nie musi być taki czarny, jak tutaj mamy na dole, ale taki dość ciemny.
Dość ciemny kolor. Chciałabym jeszcze jakoś w listopadzie, bo teraz mamy już te live'y do zaplanowane tak mniej więcej do połowy listopada, ale chciałabym bardzo zrobić Wam kiedyś takiego live'a, jak się maluje draperię, tak? Czyli materiał taki, jak to się mówi, wyzwijany. Ja to sobie obrócę do góry nogami, będzie mi łatwiej, bo tutaj mnie ogranicza ten dół tej sztalugi, tak? Więc sobie obrócę i jeszcze troszeczkę nabiorę tej farby. Możecie mi zadawać, kochani, teraz podczas live'a pytania. Ja bardzo chętnie na Wasze pytania dotyczące malowania, farb, pędzli, bardzo chętnie na nie teraz będę odpowiadać. Bo potem w komentarzach już raczej tego nie robię, natomiast możecie mi te pytania teraz zadać, jeżeli macie jakieś takie, jak to się mówi, zagwozdki, z którymi nie możecie sobie dać rady. Myślę, że możemy to tutaj już obrócić. Okej. Ja już tutaj poprawiać nie będę. Tu mi się zrobiły takie jaśniejsze plamki, ale ponieważ już teraz nie dorobię identycznego koloru, więc tu mogą mi się plamy takie zrobić. Może spróbuję jeszcze, jak wytrę ten pędzel, tą resztką farby, którą mam tutaj gdzieś. Albo wezmę może inny pędzel, jakiś malutki. Dawid, ja już dodałem drugiego kotka. Madzia, dodałaś drugiego kotka. Oj, ty jesteś bardzo wytrwała. Widzę, że Madzia, że bardzo mi się to podoba, że malujesz, aż ci wyjdzie. To jest super. Tutaj jeszcze poprawię troszeczkę. Wiecie, że akryl po wyschnięciu jest zawsze troszeczkę ciemniejszy, więc jak potem dorabiamy ten kolor, to nie zawsze trafimy sobie w ten odcień, którym malowaliśmy wcześniej. Tutaj ja mam troszkę jaśniejszy. Może się okazać, że jak wyschnie, to będzie taki właśnie jak tamten. Okej. Więc jak już malujecie, to trzeba sobie tyle farby rozrobić, żeby potem już nie trzeba było nic poprawić. Zobaczymy, czy nam to później te jaśniejsze plamki ściemnieją. To się okaże. To się okaże. Znowu lampa mi się obniżyła. Dobra, może teraz nie spadnie na dół. Coś mi tu. A, dobra, zobaczymy. Zobaczymy, czy nam nie. Jak nie, to będziemy tam jakieś korekty jeszcze robić, albo jakieś tam listki się domaluje. Dobra, i teraz jest ten czas, kiedy można zadawać pytania. Ja nie wiem, z jakim opóźnieniem tutaj przychodzą do mnie te wasze komentarze. Zakładam, że jest to na pewno jakieś kilkanaście sekund, jak nie kilkadziesiąt, chociaż może nie. Dobra, powycierane. Biorę suszarkę i suszę, i czytam wasze komentarze. Weronika, witam. Witaj, Weroniko. Jestem poza domem chwilowo, dołączę później. No zapraszam bardzo serdecznie, Weronika. Madzi wyszedł tygrysek obrażony. No i fajnie, i super. Irenka pisze, na mnie czekają myszki, kotek, pejzaż, a teraz te cudne róże. Czas mnie nie lubi, stanowczo go za mało. No, wiem coś o tym. Ale słuchajcie, nie musicie malować wszystkiego. Wybierajcie sobie te obrazy, które uznacie, że sprawią Wam najwięcej frajdy, tak? Żebyście też czerpali z tego przyjemność. Więc nie musicie malować wszystkiego, możecie sobie wybierać. No chyba, że chcecie, też Was do tego zapraszam. Ula pisze, na naszych ćwiczeniach często maluję na tych panelach. Czy można je jakoś specjalnie oprawić, żeby ładnie wyglądały na ścianie? I Małgosia odpowiada, antyrama jest ok. Tak, antyrama jest ok, ale też można tutaj z tyłu, ja Wam pokażę, tutaj z tyłu przyczepić taki nawet jakąś małą pineską, jakąś pętelkę nawet z materiału. I też będą ładnie na ścianie wyglądały, ale w antyramę jak oprawimy, to będą super, naprawdę. Zdzisia, gdzie można kupić takie panele? W internecie, w sklepie jakimkolwiek plastycznym. Wchodzisz sobie, wpisujesz sobie na przykład panel malarski, ewentualnie czasami jak wpiszecie podobrazie malarskie,
Bardzo często ono to jest nazywane też podobraziem malarskim, ale tam potem w specyfikacji jest napisane, że jest to po prostu płótno nawleczone, na jakby przyklejone do jakiegoś, to jest chyba jakaś deseczka czy sklejka, nie wiem. I to jest dużo tańsze i potem jak przechowujecie dużą ilość obrazów, no to też nie zajmuje to tyle miejsca, tak? Natomiast oczywiście, że ładniej wygląda wszystko malowane na takim tradycyjnym podobraziu, na tym, czyli płótnie nabitym na blejtram. Dobra, i teraz co? Olga pyta, witam wszystkich, będę tylko oglądać i słuchać. Bardzo, bardzo mi miło, Olga, witaj. Małgosia, ja panele kupowałam na Allegro 30x40, były po 8 zł. Tak, można kupić, ja takie chyba tego typu, to kupowałam już w takich pakietach chyba po 8 sztuk i to wychodziło coś 7 czy nawet 6 zł za sztukę. Dużo są tańsze niż te. Ale w naszym ulubionym sklepie na A znajdziecie normalne podobrazia malarskie 30x40, albo te mniejsze 24x30 cm i takie normalne, czyli płótno na blejtramie, i tam też te ceny były tak około 8 zł. Tak, jak kupuje się po 8, to wychodzi około 6 zł, tak, Ula? Super, widzę, że też uprzedziłaś moje pytanie. Irenka, to są te maty, które mi są bliskie, na pewno maluję, no i pejzaż, kawa, wyzwanie też chcę bardzo podjąć, tak? Też będzie, okej. Okay. Bożenka, takie panele kupowałam w Empiku, w chińskim markecie też. No właśnie, to takie do ćwiczeń, wiecie, to jest zupełnie coś innego niż papier do akryli, bo to już jest jak obraz, czyli efekt jest od razu taki ładny, a nie jest to papier czy kartka, chociaż papier, jak malujecie na papierze do akryli, to też możecie pięknie w antyramę wasze obrazy oprawić. Bożenka, tu w Empiku, okej, Margarita, witaj Margarito, witam panią Kingę, Słonecznika z ogródka, świetnie. Zapraszam Was, kto jeszcze nie dołączył, do grupy naszej Maluj Baluj, kreska uczestnicy warsztatów na Facebooku. Wyszukajcie, tam jest, możecie tam jakby, no. Ja zatwierdzę Waszą prośbę o dołączenie i tam możecie wrzucać swoje wszystkie prace, które malujecie nie tylko tutaj na naszych warsztatach, ale też, które malujecie samodzielnie w domu. Iwonka, witaj Iwonko, Ula, wtedy są po 8 zł. Tak, szukajcie, na pewno znajdziecie fajne, fajne ceny do ćwiczeń. Okej, okay, to co? To teraz zrobimy sobie jak zwykle kredą albo białą suchą pastelą, zrobimy sobie szkic naszego obrazka, tak? Sekunda, bo oczywiście gdzieś tam mam z tyłu tą kredę, ale już ją tutaj sięgnę po nią. Pod każdym filmem zawsze macie listę materiałów, które nam będą potrzebne do namalowania tych obrazków. Maria, witam serdecznie wszystkich. Malowanie bukietu to świetny pomysł. Dziękuję, Mario. Oczywiście świetny pomysł. Ojoj, zapraszam do dawania kciuków w górę. Tyle, 52 już są. Tak. Kochani, subskrybujcie, polubiajcie, piszcie tam komentarze później pod filmem. Im więcej reakcji tutaj, tym więcej osób będzie mogło te live'y zobaczyć. Renata pisze, te panele mają chyba z tyłu takie plecy, jak są w szafach. Tak wygląda z tyłu. Tak, to takie plecy jak w szafie. A tutaj jest nawet, nie wiem czy to widać, tutaj jest, widzicie ten przewleczony, ten, a tutaj są takie plecy jak w szafie, dokładnie tak. A jak się mocuje płótno na blejtram? Danusia pisze. Ja to robię takim zwykłym takerem. To znaczy, jak mam na przykład tą drewnianą ramę, tak, taka drewniana, bo nie chodzi o to, bo to już kupujesz gotowe w sklepie. Jeżeli chcesz sobie sama zrobić płótno, to bierzesz sobie ramę drewnianą, tak, taką ramkę, to też można kupić albo w sklepie plastycznym, to się nazywa blejtram, można go sobie samodzielnie złożyć. Potem bierzesz płótno, naciągasz na tym blejtramie i z tyłu montujesz takim, to jest taker taki tapicerski, po prostu taki ze zszywkami, ciach, ciach, ciach. Potem musisz to płótno przesmarować sobie gęstą żelatyną i potem, jak ta żelatyna wyschnie, to płótno jest tak naciągnięte jak bębenek, to pokrywasz białym gesso malarskim, poczekasz aż wyschnie i już masz gotowe. Ale
Tak szczerze mówiąc, teraz są takie tanie te podobrazia, że nawet sobie takie samemu nie trzeba takich robić, chyba że masz jakieś obrazy, które chciałabyś wykorzystać i są źle na przykład namalowane, możesz zdjąć płótno i nabić sobie po prostu nowe. Jola, witaj Jolu, dziś tylko oglądam, słucham, wkrótce wezmę się do pracy twórczej, pozdrawiam gorąco panią Kingę i wszystkich malarzy. Dziękuję Jolu, miło mi bardzo. Kochani, malujemy dalej. Dobra, no to teraz musimy sobie rozplanować mniej więcej ten wazon. Tak, nie musi być taki sam. Jeżeli chcecie sobie namalować jakiś inny kształt wazona, to oczywiście możecie. Więc najpierw sobie musimy określić wysokość tego wazonu i taką, żebyśmy mieli taką ładną kompozycję. Tak, on tutaj jest dość wysoki. Ja może aż takiego wysokiego tego wazonu nie zrobię. I mniej więcej na środku podobrazia robimy sobie, o, to jest bardziej w tą stronę, robimy sobie kreseczkę i określamy sobie wysokość tego naszego wazonu, tak? Żeby była mniej więcej równa. I teraz tutaj po obu stronach zrobimy sobie takie symetryczne, właśnie, jeżeli Wam się tutaj taka kreska zrobi, która jest niepotrzebna, bierzecie sobie mięciutki pędzelek i wodą lekko zmywamy tą kredę, tak? I widzicie, że nie zostaje tam już żaden ślad po kredzie. Potem można wziąć jakiś ręczniczek papierowy, delikatnie osuszyć, tak tylko, żeby nie ścierać, żeby nam się tutaj dziura nie zrobiła, więc lekko osuszamy. No i mamy, widzicie, nie ma tej kreseczki. I teraz sobie robimy wazonik, czyli możemy z jednej i z drugiej strony, tutaj akurat góra tego wazonu jest niewidoczna, będzie zakryta listkami, już Wam to pokażę, widzicie? Będzie zakryta listkami, więc nie ma żadnego problemu, jeżeli tutaj zrobicie to jakoś krzywo, bo to i tak będzie góra, tylko żeby ten odcinek i ten były mniej więcej symetryczne, tak? Teraz sobie tu określamy to takie najwęższe miejsce, może tutaj gdzieś zrobimy. Ja go troszeczkę poszerzę. Ja zrobię troszeczkę taki szerszy ten wazonik po tej i po tej stronie, żeby było mniej więcej równo. Tutaj sobie określam najwęższe miejsce. Tutaj sobie określę najszersze miejsce, czyli stąd gdzieś dotąd, tak? Też równo. Potem te linie pomocnicze będziemy wymazywać. No i tutaj będzie ten dół i też musimy go sobie już tą szerokość tego dołu mniej więcej określić, tak? O. To będzie oczywiście tak, tutaj taki, jak to się mówi, delikatny uśmieszek. I teraz mamy górę i proszę bardzo, robimy sobie kształt tego naszego wazoniku. Tak, tak, mamy to. Teraz tutaj nam się rozszerza, zwęża, rozszerza, zwęża. O, i jest mniej więcej równo, prawda? I teraz możemy to sobie korygować jeszcze pędzlem. Tak? Z takim wilgotnym pędzelkiem. Jak nam potem zostaną te białe ślady, to my je sobie wymarzamy wodą. Okej, okay, tutaj jeszcze musimy sobie tak podrównać. I w taki sposób mamy w miarę symetryczny ten wazonik. Prawda? Okej. Okay. No i dół też lekko musimy sobie zaokrąglić. I na razie to zostawiamy. I teraz sobie zakomponujemy te nasze róże. I tak, może tak, może najpierw zrobię takie coś, że wymarzę to, co tutaj mamy w środku, bo to już nam tutaj nie będzie w tym momencie potrzebne, więc tym pędzelkiem wycieram to. Pędzelek sobie muszę teraz wytrzeć z tej kredy jeszcze raz, wypłukać w czystej wodzie. I jeszcze raz, tutaj zostaną nam takie białe ślady, ale one się zmyją potem. Za chwilkę będę znowu czytać Wasze komentarze. Teraz mogę delikatnie tą linię tutaj też zwęzić, żeby już nie była taka szeroka. Z tą kredą to ja Wam powiem, że jest super sprawa, dlatego że zawsze tą korektę możecie zrobić w dowolnym momencie. Dopóki nie użyjecie farby, to możecie używać kredy i... o, widzicie? Tak, tu już widzę, że mi się coś... A tu mam troszkę za szeroko. To jak sobie ustawicie już kompozycję, to już naprawdę będziecie mieli jakby połowę roboty za Wami, nie? Tak? Mamy mniej więcej równo. To teraz jeszcze tak tutaj poprawimy.
Dobra. A, wiecie co, z tego się nie strzela, jak to mówią. Więc dobra, będzie. Okej. Okay. Potem jeszcze będę to tam ewentualnie, a że tu patrzę tak jeszcze. Patrzę. Nie, chyba jest okej. Okay. Nie? Jest okej. Okay. Dobra, może być. Potem do światłem i cieniem jeszcze zrobimy. Mariola, witaj Mariolu. Danusia wysyła serduszka. Ula ćwiczy malowanie na kartonach z bloku A3 do malowania akwarelami 300. Tak, to jest fajna grubość. Czy tak, 300 gramów na metr kwadratowy. Bo jest też blok 250. No, ostatnio właśnie jak robiłam pejzaż malowany kawą dla tych osób, które mi postawiły kawkę, to robiłam to na takiej gramaturze 250 i ten papier jednak leciutko się mi tak pofalował. Także bardzo dobre ćwiczenie Ula na takim. Danusia, dziękuję. Madzia pisze też, masz kredę, świetnie. Danusia, chcę wykorzystać płótno, które mi zostało po wyszywaniu serwetek kiedyś. Aha, no to właśnie możesz kupić sobie samo drewienko, naciągnąć mocno tak z jednej strony, nabić takerem, z drugiej strony nabić takerem i potem te boki, a potem żelatyna, gesso. Tylko, że żelatyna musi ci wyschnąć, naciągnie ci to i potem gesso i masz płótno gotowe do malowania. Dobra, no i teraz rozplanujemy sobie te róże. One nie muszą być identycznie jak tutaj, chyba że tak mniej więcej sobie to tutaj pozaznaczamy. Może tak, tu będzie kształt mniej więcej tej jednej różyczki. One mogą być większe lub mniejsze, to tutaj tym się w ogóle nie sugerujemy. Gdzieś tu jakaś różyczka, gdzieś tu. Tutaj mamy też jakieś, chyba dwie, jedna obok drugiej. A, to mogę nawet tak to zrobić. Tutaj gdzieś jest jakaś róża też. Za chwilkę będę to wypełniać białą farbą. No i gdzieś tu. I mamy już to. A może jeszcze gdzieś tutaj zrobimy jakąś. A co se będziemy żałować? Nie? Dobra. No i mniej więcej mamy rozplanowane te różyczki. No i teraz. Oczywiście gdzieś jakieś ogonki musimy tutaj poprzeciągać, tak? Ale też jeszcze się do tego, za bardzo do tego szkicu nie przywiązujemy, dobra? Bo będziemy jeszcze tutaj później liście robić. I teraz tak, to tu, to tu. Jak widzicie, one idą tutaj aż do samego dołu. Tu jest taka woda, gdzie potem woda nam też jakby zniekształca delikatnie, tak? Więc będziemy musieli jakby przełamać, jakby złamać te gałązki leciutko. Tutaj gdzieś idzie jakaś taka różyczka, tutaj jeszcze gdzieś jakieś takie. Dobra, na razie mamy to, nie? Zrobione. No i teraz co? Zaczniemy od wazonu. Zaczniemy od wazonu. Kredę sobie na razie odkładamy. I zaczniemy od wazonu. I wazon, moi kochani, będziemy malować białym kolorem. Danusia, dziękuję. Tak, tu kredy Danusia chce. Dobrze, Wojtek, jakim odcieniem czerwonego będziemy malować róże? Ja mam przygotowane dwa odcienie czerwonego. Jest to czerwień błyszcząca i jest to czerwień. Już pokażę. Jest to czerwień karmin. Karmin jest taki bardziej chłodny. Natomiast czerwień, taka błyszcząca, jest taka bardziej czerwona. Nie wiem, czy widać różnicę. Chyba widać, tak? Ale możecie użyć jakiegokolwiek czerwonego koloru. Naprawdę, nie musicie używać tego samego, co ja. Możecie też te róże zrobić zupełnie w innym kolorze. Jakieś herbaciane, żółte, białe. Wszystko jedno, tak? Na razie zrobimy sobie podmalówkę pod nasz wazon. I teraz użyjemy do tego białego koloru. Jeszcze tutaj Maja się wita. Dobry wieczór, Maju. I Ola, tak? Ola, witam. Pani Kingo, cieszę się, że właśnie potrzebuję namalować róże jako prezent imieninowy. No i proszę, i będziesz miała. Czyli live jak znalazł. Nie musisz tego malować też dzisiaj ze mną, możesz sobie potem z odtworzenia wyświetlić. I teraz co? Cieniutki pędzelek, taki syntetyczny, z taką końcówką. I znowu mi lampa opadła, przepraszam. Ok, z taką końcówką zaostrzoną moczymy sobie koniuszek do czystej wody, nabieramy sobie odrobinkę białej farby. Z tym wazonem to będzie, słuchajcie, niesamowita zabawa. I tak, zrobimy sobie najpierw wstępnie, zrobimy ten wazon, potem sobie zrobimy róże i potem będziemy już równocześnie raz tu przechodzić, tak? Ponieważ szkło się maluje, no, głównie światłem i cieniem.
Okej. I ja tutaj tylko delikatnie zaznaczę sobie ten, może tak, może strzepnę trochę tej kredy tutaj, żeby mi tutaj nie przeszkadzała już tak bardzo. Ja tutaj gdzieś widzę jakiś ślad, który mi tutaj zostanie. Mamy kompozycję zrobioną. No i teraz już sobie powolutku zaczniemy malować, czyli białą farbą, leciuteńko, o, przemalowujemy sobie już to, ten nasz wazonik, tak? Dość mocno rozrzedzoną farbą to robię. Teraz postarajcie się już, żeby te proporcje już złapać tak jak trzeba, bo potem już może być problem. Najwyżej będzie to, damy nazwę inną temu obrazowi. Kto się domyśli jaką, jak nam wazon nie wyjdzie, to nie będą róże w szklanym wazonie, tylko w krzywym wazonie. Tak jakby komuś z fabryki szkła nie wyszło to wydmuchiwanie, tak, tego szkła. Okej. No i co? I ja myślę, że tak, dobra. Chyba jest okej, nie? No i teraz ja sobie tylko tutaj wymarzę na razie te białe elementy z tego wazonu. Tak tylko zaznaczyłam, żebyście mniej więcej widzieli, jak to wygląda. No i teraz musimy sobie tutaj zrobić już takie, bo on jest też taki lekko biały, szarawy, ale robimy sobie już tutaj takie odbicia jakby szkła, tak? Ciach. Tutaj gdzieś. Ciach. Już zaczyna wyglądać jak szkło, prawda? Już zaczyna wyglądać jak szkło, ale to jeszcze nie jest to. Tutaj jaśniejsze. Tutaj mamy jakiś taki mocniejszy biały. Tutaj też. Tu gdzieś. Tutaj nam zostaje trochę takiego tej szarości spodu. Okej. Tak. Czyli to dno, tak? Widać je. Tutaj gdzieś zaznaczamy już, że mniej więcej dotąd mamy wodę. Tutaj robimy sobie, tam jest ciemniejsze. Na razie zaznaczamy te jaśniejsze rzeczy. Tutaj mamy tą wodę, to przeciągamy, bo to jest tutaj z przodu, te bliki są z przodu, więc to jest jakby w tyle. Widzicie, jak się robi już szklany? Fajny? Tak? Ok, tutaj też zaznaczamy, tu gdzieś. Ok, co jest z tą lampą? Muszę ją chyba tak obrócić. Oj, teraz już nie będzie mi spadała. Dobra, teraz musicie to po prostu dobrze widzieć. Dobrze widzieć. Wszystko jest ok? Wszystko jest ok. Dobra. No i co? I teraz możemy sobie na przykład wziąć troszeczkę tej ciemno-szarej farby, którą używaliśmy tutaj do tego spodu. Nawet można dodać troszeczkę więcej tego niebieskiego na ten cieniutki pędzelek. No i tutaj z tym z tyłu gdzieś, widzicie, jest taki, będziemy taki troszkę ciemniejszy odcień. I teraz też tutaj musimy delikatnie gdzieś takie ciemne ślady namalować, takie ciemniejsze, jakby cień się tam nam pojawiał. Tak? Gdzieś tu. To budujemy tylko światłem i cieniem. Tutaj też nam się pojawiają takie ciemniejsze. A tutaj gdzieś też możemy użyć ciemniejszego, jak widać. Malowanie szkła polega tylko i wyłącznie na obserwowaniu tego, co się widzi. Macie tam oczywiście na grupie, ja wam wrzuciłam na grupę i wrzuciłam wam tutaj na YouTube'a w zakładkę społeczność zdjęcie to. Także możecie sobie je ściągnąć i drukować, tak? Wydrukować albo niekoniecznie wydrukować, tylko ściągnąć na komputer. I potem patrzeć się na to zdjęcie i w ten sposób malować, nie?
Tutaj możemy zrobić też jakiś taki już wzorek, takie przenikające się, widzicie, gdzieniegdzie. O, tam gdzieś też. Teraz możemy pędzelek wypukać i zagrać troszeczkę tutaj na dole jakimiś blikami białego. Gdzieś tu błysnąć bielą, gdzieś tu błysnąć bielą, tam gdzieś błysnąć bielą, tak? O. Widzicie, tu się tak ciekawie robi, nie? Na dole. Takie bliki, bliki światła. I, ale tutaj mamy jeszcze wodę, więc ta woda nam też tak delikatnie będzie tutaj świecić gdzieś. Tam też. Jeszcze trochę bieli. Najlepiej będzie, jeżeli sobie na przykład weźmiecie jakiś ciemny papier, szary papier i spróbujecie sobie najpierw na tym papierze właśnie białą pastelą albo kredą zrobić takie rzeczy, tak? Halinka, Ola, coś tam, zaraz. Michał, przepraszam za środę, ale Michał, nie ma za co przepraszać. Podzieliłeś się z nami swoją historią i to było bardzo miłe. Ja się cieszę, że macie takie do mnie zaufanie i że tutaj dzielicie się swoimi historiami, swoimi jakimiś, właśnie tym, w jaki sposób wymalujecie, czy co jest dla was w malowaniu ważne, bo to jest też bardzo ciekawa rzecz. Jeszcze z tym światłem muszę tutaj trochę, bo o, jest coś to dzisiaj... Dobra, także Michał, bardzo, bardzo było miło, że tak się z nami podzieliłeś, zaufałeś nam po prostu, a my tutaj jesteśmy taką fajną drużyną, w której naprawdę można swoje historie opowiadać, jeżeli też macie ochotę na przykład opowiadać swoje wrażenia dotyczące malowania jakiegoś obrazu, albo jakieś, bo tutaj cały czas mówię, tutaj nie chodzi o to, żeby wam obraz wyszedł perfekt, tylko co czuliście podczas malowania tego obrazu? Czy wam to sprawiło jakąś radość? Czy wam to sprawiło przyjemność? Tak? O to głównie chodzi. Halinka jest pierwszy raz, na razie ogląda. Witaj Halinko, jak miło, jak miło. To zapraszam na więcej. Te live'y tutaj się odbywają naprawdę często, także jeżeli subskrybujesz kanał, jeżeli polubisz, to będziesz dostawać powiadomienia i będziesz mogła uczestniczyć w większej ilości live'ów. Liwila, jak nazywa się grupa? Chętnie dołączę. Pozdrawiam Panią serdecznie, Julia. Witaj, Julio. Grupa na Facebooku nazywa się Maluj Baluj kreska uczestnicy warsztatów. Zapraszam Was do tej grupy. Tak, Ula, dziękuję. Krysia, ja witam wszystkich. Witaj, Krysiu, witaj. Dobra, to co? Mamy już tutaj częściowo namalowany ten nasz wazon, tak? Czyli takie wstępne malowanko. I ktoś na grupie dzisiaj, już nie pamiętam kto, tam dość dużo dzisiaj było takich ciekawych komentarzy, zaproponował, żebyśmy się kiedyś wszyscy spotkali gdzieś na żywo. I ja sobie pomyślałam, że może, bo teraz idzie zima, teraz już będzie taki trochę trudniejszy dla wszystkich czas, że może zorganizujemy sobie kiedyś gdzieś w jakimś miejscu wspólny plener malarski, na którym będziemy wszyscy razem malować. I na pewno jak ja się postaram coś, jak się już ciepło zrobi, jak będzie wiosna, jak będzie taki czas, że będziemy mogli tą naszą drużynę, tak żebyśmy się wszyscy tak poznali osobiście, będzie mi bardzo, bardzo miło coś takiego zorganizować. Ja Wam wtedy powiem gdzie, powiem jak i kto będzie mógł, to ja będę się bardzo cieszyć, jeżeli się spotkamy wszyscy razem. Dobrze, i teraz popatrzcie się, tutaj jest jeszcze odbicie w wodzie, tak? Odbicie, nie w wodzie, Boże, odbicie na blacie tego wazonu. Więc możemy sobie to odbicie już tak wstępnie naszkicować. I robimy to w taki sposób, że tu, zobaczcie, robimy takie bzium, bzium, tak? I mamy to. No i teraz tutaj dokładnie w taki sam sposób, jak tą górę, gdzieś, o, takie kreseczki tu gdzieś jasne idą, tak? I tutaj już malujemy takie kreseczki, bliki jaśniejsze i ciemniejsze. Teraz można trochę ciemniejszych też zrobić, bo tutaj też się pojawią takie
takie cienie, prawie czarne tu. I mamy odbicie. To jest dość prosta sprawa. Musicie naprawdę obserwować i patrzeć, co tak naprawdę w tym wazonie się odbija, tak? Tam, tutaj będzie zielone, ja tam jeszcze potem to zielone dodam. Teraz możemy tutaj zrobić jeszcze trochę takiego jasno-szarego, trochę nawet ciemniejszego szarego, czyli czarny, błękit pruski albo ultramaryna. O, i tutaj robimy takie jeszcze jaśniejsze. Te, tu też. Widać, jak to fajnie wygląda teraz? Tam jeszcze gdzieś jakiś taki czarny. Moczcie od czasu do czasu trochę pędzelek właśnie w takim niebieskim, trochę w czarnym, trochę w bieli. Tutaj możemy jeszcze bardzo mocno niektóre fragmenty takimi kropeczkami przyciemnić, no bo to jest coś, co się odbija nam tutaj, nie? A tutaj pod spodem możemy sobie namalować taki lekko ciemniejszy taki cień. Tak? I gdzieś tutaj nam się to wszystko, tak to światło załamuje. I mamy odbicie, tak? Dobra, jeszcze potem tutaj dodamy trochę zieleni. Tam znajduje się jeszcze taki, jakby jakieś takie... trójkątne, jakby tutaj gdzieś takie też cieniowanie. Tutaj to, tu to. Dobra, i jeszcze to może białego troszkę więcej dodamy. Tutaj taki wzmocnimy. Tu wzmocnimy. O. I na razie to w ten sposób sobie zostawimy, tak? Bo teraz zrobię tutaj podmalówkę pod te nasze róże. Tu jeszcze tak wyprostuję trochę to. O. Podmalówkę pod te nasze róże. Widzicie? Mamy tak. Mamy szkło. Tak mniej więcej zrobione. Jeszcze będziemy nad tym pracować. No i teraz co? I teraz róże. Więc ja proponuję najpierw zrobić sobie delikatnie, już zaznaczyć sobie łodyżki. Wykorzystam ten błękit pruski, który tutaj jest. Jeżeli malowaliście ultramaryną, to możecie też sobie to wykorzystać. Dodajemy sobie trochę farby żółtej. Krysia, wita, Halinka, dziękuję. Gertruda, o super pomysł. Małgosia, witaj. Witaj, Małgosiu. Witaj, Małgosiu. Renatka, czy jeszcze ktoś ma problem z ostrością transmisji? Jak się patrzy, to bardzo łatwe schody potem. Tak, Ula, u mnie dobrze. Krysia, dawno już oglądam, jak pani maluje. Nawet mam obrazy i uwielbiam pani kaną. Jak zawsze mogę być na żywo z panią. Bardzo się... Nie zawsze mogę być na żywo z panią, ale możesz oglądać z powtórek. Poza tym jedna rzecz, moi kochani. Mówimy sobie tutaj na ty. Ja jesteśmy jedną drużyną i ja wszystkim mówię, bardzo proszę, jeżeli jesteście osobami oczywiście pełnoletnimi, zwracajcie się do mnie po imieniu. Serdecznie was o to proszę, tak samo jak ja, ponieważ nie wiem, w jakim jesteście wieku. Mówię po prostu do wszystkich po imieniu, dobrze? Weronika jest z powrotem. Witaj, Weroniko, Małgosia. Bardzo dobry pomysł, mieszkam na Węgrzech, ale mam domek letni w Zawoi, może zorganizujemy spotkanie u mnie, chętnie przyjadę na taką okazję. No to już mamy, że tak powiem, miejscowe na plener z dzisiaj. Czy można używać ultramaryna green? Ultramaryna green to jest zielony kolor, więc wyjdzie ci bardziej zielonkawy odcień, tak? Bardziej ultramaryna taka niebieska. Już pokażę ten taki odcień. Bardziej ta ultramaryna, tak? No. Ale jeżeli będziesz używała ultramaryna green do zrobienia zielonego, no to może być. Bo ja tutaj mam akurat błękit pruski i do tego dodam żółtej farby, więc wyjdzie nam taki fajny zielony, nie? I będziemy sobie tym zielonym i też tym, myślę, że tym cieniutkim na razie pędzelkiem, zrobimy sobie tak wstępnie takie łodyżki, tak? Też ten cienki, syntetyczny pędzelek, mięciutki. Mieszamy sobie farbę zieloną z
Ja mieszam z błękitem pruskim. Jak wymieszacie z ultramaryną, to też będziecie, uzyskacie tą taką zieleń. Nie musi być aż taka ciemna. I tak będziemy potem jeszcze nad nią troszeczkę pracować. Delikatnie tą farbkę, jeżeli macie taką bardzo gęstą jak ja, że Wam kompletnie z palety nie spada, to dodajcie sobie troszeczkę wody, żeby ją delikatnie rozcieńczyć. Tak? Okej. No i teraz, kochani, spróbujemy sobie zrobić już tak wstępnie takie łodyżki. Ciach. I oczywiście przeciągamy je też tutaj w tym wazonie. One nie muszą tutaj wchodzić tak jak tutaj na przykład wchodzi do wazonu, to tu może być lekkie przesunięcie, tak? Dlatego, że szkło nam delikatnie jakby deformuje ten obraz. Zresztą możecie sami sobie na przykład włożyć jakieś kwiaty do wazonu i zobaczycie, jak tak naprawdę zachowuje się łodyga w takim wazonie, a zwłaszcza w wodzie, w jaki sposób załamuje się ten obraz, tak? Okej, tu możemy to, tu możemy gdzieś tu. Zobaczymy, jak to będzie tutaj to wyglądało. Gdzieś dodamy liście. Schody się zaczną, kochani, jak będziemy już to tutaj wykańczać. Tutaj też nam gdzieś tak przełamuje się. Zobaczcie, jak to tu wygląda. Już Wam pokażę. Popatrzcie się, łodyżka wchodzi do wody tu, a zobaczcie, gdzie się odbija. Tu jest dalszy ciąg, nie jakby, tak? Tu. Tu są jeszcze odbicia, prawda? Tak samo jak tutaj, gdzieś tak jakoś te łodygi idą bardzo w bardzo dziwny sposób. Lucynka, a Madzia, będzie super się spotkać, odwiedzę Polskę. No pewnie. Ja myślę, że wiosną, jak się już tak ciepło zrobi, coś wymyślimy. Coś wymyślimy, zorganizujemy jakiś fajny plener. Może właśnie nawet w Zawoi, kto wie, kto wie. To by było cudownie. Dobra, i jeszcze tutaj gdzieś coś się nam odbija. Tak nawet, taka łodyżka nawet, że tak powiem, jakby znikąd, prawda? O, gdzieś niech się tutaj pojawi. Okej, tu. Dobra, tu jeszcze mamy. Za chwilkę będziemy robić jeszcze listeczki. Dobra, nawet można trochę więcej tych gałązek gdzieś tutaj powrzucać. I niech się nam tutaj w tej wodzie gdzieś tam załamują. I tu, gdzie mamy to odbicie, też możemy, widzicie? Tak jakby się odbijało od tego stołu, od tego blatu, który możemy założyć, że jest lekko błyszczący. Dobra, no i co? I teraz możemy sobie, na razie odkładam ten pędzelek cieniutki, wezmę sobie ten pędzel, który taki płaski, też miękki, syntetyczny. I ja bym teraz zrobiła kilka listeczków, to też wstępnie. Kilka listków. To już taką bardziej gęstą farbą, tak tylko, żeby już gdzieś ta zieleń nam się tutaj zagęściło, żeby nam się tutaj tak zagęściło. I też kształtem tych liści nie przejmujcie się jakoś specjalnie. Dobra, na razie. Robimy ciach. O, takie. Dobra, tu będzie takie coś jakby w kształcie takiego serduszka nam schodzi. Tam listeczek jest taki jakby wypłaszczony, bo jest obrócony jakby tyłem i bokiem. Ciach. Tutaj gdzieś na tym wazonie nam się opiera. Tu jest takie zagęszczenie tych liści. I te liście też możecie w takim przeróżnym kształcie tutaj zrobić. O, tak, tak. To już jest taka bardzo fajna sprawa z tymi liśćmi. Jak niektóre tylko zróbcie takie, jakby były w kształcie takich liści jak od róży, natomiast całą resztę to możecie po prostu tak tylko pędzlem pozaznaczać gdzieś. Później jeszcze będziemy sobie tutaj je poprawiać. Ciach, tutaj gdzieś za różą jakiś będzie kawałek zielonego listka. Tu gdzieś, tu gdzieś. Tu ciach,
Tak, widzicie, że ja to się tak specjalnie nie przejmuję tym, prawda? Przykładam po prostu pędzel i robię na razie pomiędzy. Potem jeszcze możemy zrobić gdzieś bliżej przy różach. Dobra, jeszcze gdzieś tu, tutaj. Takie, tak dotykam pędzlem i robię ciach i już gotowe, nie? O. Tak, tak, tak. Dobra. No i teraz, ponieważ chciałabym zrobić sobie wcześniej, ponieważ czerwony kolor jest dość taki transparentny, jeszcze tu gdzieś pododaję taki niby gałązek, jest taki dość mocno transparentny, czyli przezroczysty, więc zrobimy sobie na razie podróżę białą podmalówkę. No i co? I nie za drobne te listki? Nie za drobne. Białą podmalówkę, więc biorę sobie ten płaski pędzelek, białą farbę tytanową, biel tytanową, dość gęstą i zrobię sobie tutaj najpierw, żeby po prostu nam ten szary tam za bardzo nie przeszkadzał, bo on będzie nam tam bardzo mocno przebijał. Więc robię kształty takie, bielą tytanową. A potem będziemy z tego już wyciągać sobie liście, kwiaty, tak? Teraz one będą wyglądały jak takie białe, duszki róż. Duszki róż. O. I nie róbcie ich też takich jakichś bardzo maleńkich, niech one będą takie dość spore, nie? Biała farba. Tutaj są dwie, więc jedna koło drugiej. Więc możemy je tak tutaj delikatnie połączyć. Ciach. Po prostu białe. Tutaj jest ta róża nadprogramowa, ale jakoś mi tu bardzo pasowała w tym miejscu. O, pytanie, czy mi wyjdą róże? Nie wiem. Może wyjdą jakieś inne kwiaty. To się okaże. Tu jest taka różyczka, która jest jakby nierozkwitnięta jeszcze, czyli taki pączek róży. Więc też ten pączek tutaj zrobimy. Potem jeszcze te zielenie oczywiście będę cieniować, tak? I poprawiać, dokładać jeszcze coś. Dobra, tu mamy kolejną. Tutaj mamy kolejny pączek. Tak? No i tu jest taka jedna duża różyczka. I teraz będziemy to suszyć suszarą do włosów. Ta podmalówka jest po to, powtarzam jeszcze raz, żeby nam potem kolor czerwony wyszedł naprawdę taki czerwony, a nie lekko zszarzały od tego naszego tła. Dobra. I okej, i mamy. A jeszcze tu możemy jakieś takie niby. Dobra. I potem w tym wszystkim tutaj będziemy malować już kwiaty. I mamy na razie wazon z takimi niby białymi kwiatami, jak widzicie. Dzisiaj to już pięknie wygląda. No właśnie, tak, wyjdą róże, wyjdą, zobaczymy, co nam wyjdzie. Okej, wycieram pędzel w szmatkę, muszę go sobie teraz delikatnie przepłukać i wysuszę teraz to białe. No żeby już jakby zacząć z tymi różami tutaj kombinować suszareczką. Dobra, białe róże. Tak, już takie wyglądają jak białe róże, ale robimy czerwone. Dobra, suszymy to. No, białe też wyglądają, ale one jeszcze, to jeszcze nawet nie są róże, widzicie? To jest dopiero taki... Nie wiem, jak to teraz zrobić, żeby było widać pod kątem. Gdzieś tam jakieś cienie już są, nie? Gdzieś się tam pojawiły. No w zasadzie takie plamki to można by zostawić. Białe są. Podsuszam delikatnie. Też przy okazji nam się ta zieleń musi podsuszyć, no bo będę je potem jeszcze tutaj, te listeczki też delikatnie cieniować. No i będzie trochę takiej improwizacji teraz, moi kochani. Zielone muszę przecieniować, okej.
Schowałam się, bo się muszę czegoś napić, bo zaschło mi w gardle. Okej. Okay. Tu jeszcze troszeczkę zieleni. Ktoś coś pisze, nikt nic nie pisze. Dobra, suszymy, jeszcze moment. Okej. Okay. Wyłączamy suszarę i wyciskamy sobie na paletkę, moi drodzy. Teraz tak, żółty mam, ale wiecie co, wycisnę sobie troszeczkę tego takiego cieplejszego żółtego, żeby nie malować farbami prosto z tuby. Więc odrobinkę, to jest ten żółty indyjski, tak? Żółty taki, może taką maleńką kuleczkę tego żółtego średniego. Ula, mam duży problem z malowaniem za, nie widzę, bo tam jakieś serduszko się wyświetliło, zagięć płatków w odpowiednim miejscu. Halinka, jestem pod wrażeniem, bardzo jasny przekaz, jutro będę malować. Oj, dziękuję bardzo, Halinko. Jasny przekaz, tak, ale ja sama nie wiem, czy mi to wyjdzie. Zaraz zobaczymy. Wiecie, że to jest na żywca malowane, więc ja zawsze mówię, że na live wszystko się może zdarzyć. Wszystko się może zdarzyć. Zobaczymy, co się zdarzy. Więc tak, karmin, czerwony karmin, czerwień błyszcząca, tak? Czerwony to taka cieplejsza zieleń. Karmin, zaraz Wam pokażę różnicę. Między czerwienią błyszczącą a karminem, już Wam pokazywałam tak właśnie w tych tubach, ale jak to wygląda na palecie? Widzicie różnicę? To jest karmin, to jest czerwień błyszcząca. Ta jest taka chłodniejsza, lekko ciemniejsza, a ta jest taka bardzo, taka ciut cieplejsza, ale jeszcze nie wpadająca w pomarańcz. Tu mamy żółty indyjski, a tu mamy żółty, ten taki żółty średni, tak? Też się nieco od siebie różnią. I żeby nie malować takim jednym kolorem, to możemy sobie po prostu raz na zmianę. Aha, i przyda nam się jeszcze oczywiście ten błękit pruski lub ultramaryna, jeżeli nie macie błękitu pruskiego. Małgosia, witaj Małgosiu, spóźniona jesteś, widzę piękne białe róże, no na razie białe będą czerwone. Olga pisze, ale białe też są śliczne, tak? Chociaż to jeszcze nie róże, ja Wam powiem, że zupełnie przypadkiem to wyszło, jak widzieliście, prawda? Po prostu pędzlem malowałam i one już wyszły tak, jakby już były białe. Wazon szklany ciekawie, wygląda ciekawie, tak, jeszcze go będziemy dopracowywać, to jest na razie taki jakby wstęp, tak, potem jeszcze tutaj gdzieś zrobimy jakieś odbicie, tutaj tego nie ma, ale ja bym tu zrobiła jakieś odbicie czerwieni, jakiś taki, żeby w tym wazonie też się coś zadziało, tak, żeby to nie było tylko takie, no taki płaski wazonik, znaczy on nie jest już płaski, bo on już widać, że jest ze szkła, ale myślę, że będziemy jeszcze... I teraz zaczynamy. Uwaga, uwaga. Płaski pędzelek syntetyczny, tak? Mięciutki. I co? I biorę, nabieram sobie troszeczkę tego karminu, troszeczkę tej farby żółtej. Delikatnie sobie to tak przemieszam, bo chciałabym, żeby mi się już pojawiły takie jakby jaśniejsze i ciemniejsze na tym, może to nie będą, może będą czerwone, może będą takie lekko herbaciane. No i teraz co? I teraz zaczynamy sobie tutaj już tworzyć takie właśnie płatki, tak? O, jakby przykrywamy sobie tą. Nie będziemy też tych płatków jakoś tak dokładnie, wiecie, że każdy osobno płateczek i tak dalej. Nie, nie, nie. Na razie zakrywamy, tak? Mamy czerwoną plamkę, jedną. Teraz znowu bierzemy, teraz sobie biorę karmin sam, tylko z tym czerwonym na przykład przemieszam, żeby każda tutaj róża była jakby inna. I tutaj mamy kolejne. Możecie już, o, tak, tak,
gdzieś lekko poprzeciągać też poza ten biały. O. I za chwilkę będziemy cieniami i światłem te róże jeszcze sobie tutaj wypełniać. Możecie grubą warstwą farby to malować, tak? W taki sposób tu. O. Znowu bierzemy sobie trochę tego karminu, tej czerwieni. Można gdzieś nabrać trochę tego żółtego, żółtego indyjskiego na przykład. Zresztą kolory, jakich będziecie używać, to akurat tutaj. Dobra, i teraz znowu. Tak, tak, tak. Mogą nam się tutaj już takie grubsze, jakby taka grubsza faktura farby. Nie malujcie na płasko, tylko taką grubszą fakturą farby. I już możecie sobie te płatki jakby z tego zacząć pomału wyciągać i zrobią wam się, widzicie, takie grubsze jakby przeciągnięcia, nie? Taka grubsza, grubsze te miejsca, gdzie ta farba tak troszeczkę tam nam jakby odstaje. Ciach, 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 ciach. I znowu nabieramy tych farb. No i lecimy w drugą stronę. Ciach. Ciach. Tutaj w środku można zostawić taki grubszy ten. O, tutaj trochę ciemniejszej. Dobra. Okej. Znowu nabieramy tych trzech kolorów. Tu gdzieś możemy zrobić już ten pączek róży taki, tą różę taką jeszcze nierozkwitniętą. Aha, dobra. Teraz gdzieś tu. Ten kształt. Teraz tutaj ta róża jest tak troszeczkę do nas jakby bokiem, więc ją też tak wypłaszczymy. Teraz tutaj mamy takie płatki, ciach, i tutaj płatki, o tak, gdzieś. Dobra, tak może być. No i jeszcze tutaj też, o. Tam gdzieś jeszcze się to przykryje, może później jakąś zielenią, zobaczymy. Ciach. I. Dobra. Okej. Okay. No i w zasadzie. O, jeszcze. Tutaj taki biały nam wyłazi, więc to też postaram się teraz jeszcze pozakrywać. Dobra. Tak jest. Ok. Proszę bardzo. I widzicie tą grubą fakturę farby? No. Halinka pisze, już wygląda pięknie, tak? Olga, białe też są śliczne, tak? Krysia. Płatki róż trochę trudno, czasami nie wychodzą, ale wiesz co, bo jak za bardzo się starasz, tak jakby, żeby to było jak fotografia, to rzeczywiście może się zdarzyć, że nie wyjdą. A my sobie tutaj taką improwizację lekką zrobimy, więc nie ma problemu. Monika, witam, ale piękny bukiet będzie. Dziękuję, Moniko, będziesz też malować. Basia, pragnę dołączyć, bo często korzystam z Pani programu, pozdrawiam serdecznie. No to zapraszam do dołączenia. I też oczywiście zapraszam na grupę. Kto jeszcze nie dołączył, maluj, baluj, kreska, uczestnicy warsztatów na Facebooku. Dołączajcie, wrzucajcie swoje prace. I oczywiście subskrybujcie mój kanał, włączcie dzwoneczek powiadomień, bo wtedy będziecie wiedzieć, kiedy zamieszczam coś nowego, a te live'y są naprawdę dość często. Poniedziałki, środy, piątki. W najbliższy piątek live'a nie będzie i za 2 tygodnie też nie. Ale zazwyczaj jest to poniedziałek, środa i piątek, tak? I jak mi się nie uda zrobić tego live'a w piątek, zresztą macie zaplanowane do 15 listopada, to sobie zobaczycie, tak? Kiedy dokładnie są. W tym tygodniu jest, w przyszłym tygodniu mamy poniedziałek i środa, w następnym też poniedziałek i środa, a potem już lecimy poniedziałek, środa, piątek.
o 19 zawsze. A jeżeli ktoś nie zdąży, nie wyrobi się, no to oczywiście zapraszamy, do oglądania powtórek. Dobra, i teraz mamy ten czerwony i zrobimy sobie troszeczkę cieni, więc bierzemy sobie delikatnie troszkę tego błękitu pruskiego lub jeżeli macie ultramaryny, możemy sobie tutaj dodać, lekko przyciemnić ten, nie przyciemniamy czarnym, tylko albo ultramaryną, albo błękitem pruskim. No i teraz gdzieś tutaj, w niektórych miejscach, tak jakby od spodu, nam się pojawiają takie, widzicie, ciemniejsze miejsca. I w ten sposób podkreślą nam się tutaj te nasze jakby płatki, tak? Robię to bardzo taką uproszczoną metodą, tu środeczek, żeby Wam po prostu było łatwiej to namalować. Tu podkreślamy, tu, gdzieś tu, w środku ciemniejszy. Ok, jeszcze tu to zrobimy, gdzieś te płatki tu podkreślamy, tak, tak, tak. Gdzieś tu w środeczku, widać? Widać? Ok. Tutaj sobie zrobimy cień w tym miejscu mniej więcej. Musicie po prostu patrzeć na kwiaty, obserwować i w taki sposób spróbować te różyczki namalować. Tu gdzieś mamy cień, bo tam od tego nam pada. Tutaj, tu sobie wymyśliłam tą różę, więc muszę ją zrobić tak, jak sobie ją wymyśliłam. Więc tam będzie ciemniej, tu będzie ciemniej. Tutaj od spodu delikatnie przyciemniamy ten pończuś. Tak. Teraz jeszcze muszę dobrać sobie tej farby. Mam na pędzelku. Teraz sobie gdzieś też tutaj, o, ta tam gdzieś od spodu będzie, tutaj w tym miejscu może być lekko ciemniejsza. Tam gdzieś. No, dobra, pod spodem. Gdzieś jakiś taki płatek, który nam odstaje. Tutaj też mamy ciemniejsze, powiedzmy tak, w tych miejscach. Tutaj mamy, o, tu nam się przyciemni, tak jakby na tym oddzieleniu tych dwóch róż. Mam nadzieję, że to dobrze widać wszystko. A tutaj też płateczki, tutaj też, tutaj też. I nie bawimy się w malowanie pojedynczych płatków, na pewno. Nie będziemy się w to bawić. Tutaj ta róża będzie tak od spodu. O, tu jeszcze ją przyciemnimy. Nie wiem, czy dobrze? Dobrze, chyba widać wszystko, nie? Ok. I gdzieś tu. Czyli to są bardziej takie plamy. Zresztą, jak ktoś z Was oglądał moje filmy o malowaniu na przykład maki, jak malujemy, to ja raczej nie maluję dokładnie płatków, tylko po prostu robię takie jakby plamy, nie? Dobra, i teraz możemy delikatnie tutaj gdzieś jeszcze coś porozjaśniać. O, tak, tak. I teraz można sobie dodać trochę więcej żółtej farby do tej czerwieni, żółtej. I spróbujemy rozświetlić teraz niektóre miejsca tym żółtym. Chociaż nie wiem, czy nie lepiej będzie to wysuszyć najpierw, ale nie, nie będę suszyć. Tu, tu. Muszę chyba wziąć inny pędzel, bo ten mi coś już wpada mi w te czerwienie. O, mam taki płaski i żółty kolor, ten żółty. Trochę tej czerwieni. Taki jaśniuteńki robimy. I rzucimy trochę światła teraz na to jeszcze tutaj. Gdzieś na te. O, tak. A, jest za mokre. Dobra, tu wychodzi. Fajnie. Tu wychodzi. A gdzieś tu. Możemy coś, jakiś taki rzucik zrobić jaśniejszy. Tu możemy jakiś rzucik zrobić jaśniejszy. Ja będę zaraz czytać Wasze komentarze, kochani. Gdzieś tam w środku, tutaj mamy taką żółtą
Zobaczcie plamkę, jakby ta róża była trochę już przekwitnięta, tak? Widzicie? Tu, tak? Mamy coś takiego, tak samo jak tutaj, w tym miejscu. Stąd tutaj ta żółta plamka, tak? Okej. Tu gdzieś od spodu trochę tutaj rozświetlimy. Jak widzicie, to są bardziej plamy, tak? Niż dokładnie wymalowane płatki. O, gdzieś tu. Tu trochę wyszło, oj, za jasno, więc delikatnie to podczerwienie. Z drugiej strony może tak zostać, co się będziemy przejmować. Tu tak. I tutaj jeszcze w środku będzie, bo tak tutaj trzeba też rozjaśnić gdzieś ten brzeg. A tam w środku będzie ciemniej. Tak samo jak tu i gdzieś tu. Dobra. Jeszcze tutaj dodamy trochę światła. No i tak to tutaj teraz wygląda. Widzicie, mamy róże? Tadam, mamy róże. Ale ja jeszcze tutaj bym zrobiła w środeczku, ponieważ ta różyczka tutaj to jest ten taki pączuś jakby, więc mu tam w środku delikatnie przyciemnię, o. Tak, żeby o. Żeby to tak wyglądało. Dobra, już nie będziemy tego dalej męczyć. A to tak zostawimy tu, może jeszcze tu w tym środeczku coś zrobimy takiego. Dobra, i zostawiam to teraz. Te pędzelki mogę sobie już powycierać w szmatkę. Maria, nie zapominam. Zapraszam, chciałam napisać, abyśmy pamiętali o lajkach. Tak, tak, tak. Bardzo proszę o lajki. Bardzo proszę o lajki, o subskrypcje, o komentarze. Później pod tym filmem niech leci w świat, bo Facebook, i Facebook też, ale YouTube i algorytmy YouTube'a są takie, że im więcej jest lajków, im więcej jest polubień, im więcej jest subskrypcji, tym więcej osób może ten film zobaczyć, a mi bardzo, bardzo na tym zależy. Czekamy, aż nam trochę przeschnie. Małgosia pisze, super objaśnione, bez oglądania namalowałabym róże jak prostą płaską plamę, a nie tak jak ty w kierunku płatków, ciągle nauka, wielkie dzięki. Właśnie w kierunku płatków, czyli ciach, 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 tak? Możesz też zrobić taki sobie na przykład świderek, wiesz, zamalować, a potem z tego wyciągać sobie płateczki, nie? Małgosia, plamy, ale ułożenie płatków zaznaczyłaś już na początku wypełnienia kwiatów i jakie to jest ważne, jak widać od razu, tak, dlatego, że zawsze staramy się malować w takim kierunku, w jakim już, nawet te podmalówki, tak, tak jak malujemy na przykład trawę, to niech ona już będzie malowana w takim kierunku, jak będzie trawa, bo to nam wszystko jakby ustawia obraz. Wtedy plamy, Madzia, już widzę, że jutro poprawiam, tak? Woda w wazonie będzie ćwiczona, będzie zaraz, wody też tutaj będziemy zaraz malować, kot też, Małgosia, to jest tak jak z kierunkiem ułożenia sierści u futrzaków, dokładnie, dokładnie, jak od razu sobie zrobisz, fajnie ułożysz, to już będziesz miała super. Basia, fantastycznie już wygląda, jak szybko, Kingo, namalowałaś kawał obrazu. No tak, no a szybko która jest? No nie tak szybko, 20... prawie pod komentarze dodawajcie, kochani, pod filmem, gdy się skończy lub gdy sobie odtwarzacie, komentarze robią zasięgi. Tak, Basia, bardzo Ci, Basia, dziękuję za te miłe słowa. Komentarze robią zasięgi, subskrypcje robią zasięgi. Jak czekacie na jakiegoś live'a, chcecie dostać przypomnienie, to jak wejdziecie na live'a, który jest, będzie wkrótce, to jak sobie tam klikniecie, chyba powiadom czy coś takiego, tak, to wtedy dostaniecie powiadomienie, że live się zaczyna. Także jest ok. Dobra, to nam podsycha i teraz spróbujemy z powrotem wrócić do tej naszej, do tego naszego wazonu, który tutaj wygląda tak, już praktycznie jest prawie jakby był gotowy, ale ja bym teraz jeszcze tutaj spróbowała sobie podciągnąć nieco, przycieniować troszeczkę tutaj, jakby podcieniować już te łodyżki zielone i potem na to jeszcze położymy trochę
światła, bo one tutaj będą takie dość ciemne. Jak będziecie malować z odtworzenia, to otwórzcie sobie gdzieś na komputerze lub na jakimś tablecie, otwórzcie sobie, kochani, ten zdjęcie, tak, które tam wrzuciłam na grupę, wrzuciłam też na mój profil Maluj Baluj na Facebooku i wrzuciłam tutaj do zakładki społeczność, więc możecie go sobie jakby pobrać, ściągnąć czy otworzyć na dużym ekranie i będziecie widzieć po prostu, tak, jak to mniej więcej malujemy. Teraz dodaję troszeczkę takiej ciemnej zieleni tutaj do tych naszych listków. O! Róże lekko podsychają, a ja niektóre listki tutaj podciągam sobie też plamą. Też plamą podciągam tutaj, gdzie niegdzie daję cień, a za chwilkę będę dodawać gdzie niegdzie światło. Tak? Niech to będzie malarskie, a nie takie, wiecie, jak fotografia, no chyba, że ktoś lubi. I teraz tutaj muszę namalować, bo ta róża jest jakby od tyłu malowana, czyli tu jest, może Wam to pokażę z bliska. Widzicie, tutaj mamy ten przyczep tej róży, nie? Więc musimy sobie ten przyczep tej róży namalować. Tak samo jak tu mamy takie przy tym pączku, takie jakby zielone uchwyty, tak? I ja za chwilkę będę odpowiadała na Wasze te, dobrze? Bo będę czytać, będę odpowiadać na wasze tutaj pytania, bo już widzę, że tam jakieś pytanie jest dość ważne. Chyba, że ktoś z Was już umie odpowiedzieć na to pytanie, to proszę koleżance odpowiedzieć, bo my tutaj też czasami mamy takie osoby, które już dużo wiedzą, tak? I mogą też takie informacje udzielić. Moi kochani, i zrobimy tutaj teraz, zobaczcie, jak zrobimy takie jakby przyczepienia, takie o, ciach, widzicie? Takie coś. Tutaj też możecie poczekać, aż to wyschnie i potem na przykład zrobić ten motyw tutaj. O, i zobaczcie, widzicie, jak fajnie wygląda ta róża, jakby była tutaj przyczepiona już do ten zielony taki fragment tutaj, nie? Teraz zrobimy coś takiego jeszcze przy tej różyczce. O, można teraz inaczej. Możemy teraz tak tu bardziej w tą stronę. Tutaj, a tutaj, aj, bo zaraz pobrudzę obraz, bo dotknęłam się czerwieni. Moment, muszę powycierać. I tutaj na przykład o, taki już większy. Ciach, tak? A tu możemy zrobić taki delikatny jakiś. I już też to wygląda tak jakby, widzicie, jakby ta róża tutaj była tak złapana, nie? No i tu z tyłu mamy różę, która jest jakby tyłem ustawiona. Więc malujemy jej takie tu o, zielone. To, co róża ma od spodu jakby, nie? Widzicie? Coś takiego. No i gdzieś tu jeszcze na tej różeczce taki. Przepraszam. Przepraszam bardzo, ale muszę, bo mi coś w gardle stanęło. Sorki. Dobra, przepraszam za to. Chwilę jeszcze. Gardło mi zaschło. No, takie właśnie te przyczepy. Ja jeszcze bym tutaj jedną rzecz zrobiła, bo widzę, że tam mam za żółto, więc tu trochę zgaszę ten żółty kolor, nie musi aż tak świecić, nie? Mamy to. No i co? I teraz możemy sobie teraz jeszcze tutaj z tymi listeczkami, więc skoro już mamy ten taki ładny jasno-zielony, to jeszcze nad tymi listeczkami tutaj delikatnie popracujemy. Ja sobie troszeczkę wezmę farby więcej żółtej. Nawet pokuszę się, moi kochani, o dodanie tutaj tego żółtego indyjskiego i odrobiny bieli.
I odrobinę bieli. I ten zielony teraz wyjdzie taki troszeczkę bardziej żółtawy, taki limonkowy, nie? No i niektóre z tych liści niech nam tutaj też tak delikatnie, gdzie niegdzie, tym takim kolorem limonkowym, może trochę za bardzo, zaświecą. O. Jak gdzieś się zrobi za mocno, to zawsze można później przyciemnić, nic się nie dzieje. No i teraz sobie już tutaj jeszcze dopracujemy trochę tej takiej zieleni. To też malujemy oczywiście plamą. Nie starajcie się jakoś, żeby to nie wiadomo jakie listeczki takie wyciumdziane były, wydziubane. Ok? Odważnie, śmiało. Cieszcie się każdym listeczkiem osobno. Tak? Tu trochę ciemnego. Widzicie, ja sobie tutaj... Cały czas widzicie moją paletę, jak nabieram, tak? Kolory. O, tu gdzieś. Ja bym jeszcze pokusiła się nawet o to, żeby gdzieś ten liść nam na tą różę, tak? Gdzieś zahaczył, żeby one nie muszą być takie, wiecie, może gdzieś jakiś listeczek nam kawałek róży zakrywać. Tak? O. Tak jak w bukietach widzicie, prawda? Że nie jest tak, że wszystkie kwiaty są zawsze tak super widoczne, tylko różnie to bywa. Okej. Tu gdzieś. Cyk, cyk, cyk. I dobra, jeszcze trochę rozjaśnimy miejscami. Gdzieś coś nam tutaj musi błysnąć, tak? Widzicie, żółty indyjski, trochę białego. I teraz robimy takie jaśniejsze gdzieś. Niech nam tutaj coś też zabłyśnie. W tych liściach, tak? No a jak tu nam zabłysło, to niech nam zabłyśnie też gdzieś na dzbanku. Pamiętajcie, że w szkle odbijają się wszystkie kolory, które mamy na obrazie. Więc tu też możemy troszeczkę sobie zaszaleć, tak? Okej, a ja bym jeszcze tu błysnęła coś bardziej. I gdzieś jeszcze tu. O. O tak, i tu. Ja się założę, że niektórzy z Was to te róże namalują tak super, że nawet mi będzie głupio, że tak mi nie wyszło. Bo ja już widziałam tam takie obrazy, te wasze pejzaże niektóre. To mówię, czasami się zdarza tak, że uczeń przerasta już mistrza. Chociaż ja specjalnie za mistrza się nie uważam. Teraz damy troszeczkę jeszcze tutaj cienia, gdzieś tu. I oczywiście... Jak już mamy tą czerwień też gdzieś na tutaj na tych różach, to też możemy gdzieś na tych dzbanku również jakąś taką plamkę czerwieni delikatną zrobić. Taką może jakąś łagodniejszą gdzieś. Ja wiem, że tutaj tego nie ma, ale... Niech się też tutaj ta czerwień gdzieś pojawi, tak? Taka lekko może nawet zgaszona. O. Tak? I teraz to szkło. Ciach. Widzicie? I teraz możemy już popracować sobie nad tym szkłem. czyli zrobimy sobie tutaj troszkę, pogłębimy jeszcze te cienie i dorobimy sobie troszkę wody. Woda będzie w takim kolorze, jak to tutaj tło. Czyli ten biały, trochę błękitu pruskiego, trochę czerni. Podobny kolor oczywiście, bo identycznego nie zrobimy. Jeszcze trochę. No i teraz tutaj delikatnie gdzieś
Oczywiście tak, żeby nie zamalować tego wszystkiego, co tam mamy z tyłu i z przodu, nie? Robimy wodę. Oczywiście teraz możemy dodać troszeczkę czerni, żeby tak delikatnie to tutaj przygasić gdzieniegdzie. No i jasne bliki światła. Musimy zrobić taką bardzo czystą bielą. Muszę sobie chyba jeszcze troszeczkę, a może mi wystarczy, już nie będę wyciągać więcej kolorów. Bardzo czystą bielą, to żółtym się mi zmieszało. Wyciągamy teraz bliki, tak, o. Gdzie to się światło nam tutaj tak bardzo mocno będzie odbijać. Gdzieś tu, tak? No i mamy już to. No praktycznie w zasadzie można by uznać, że jest ok. Chociaż ja bym tutaj delikatnie jedną stronę tego zgasiła, tego wazonu, żeby nie był taki świecący z dwóch stron, więc biorę sobie troszeczkę tej farby szaro-niebieskiej, tak? Czyli błękit pruski, czarny, odrobinka białego. I gdzieś jedną stronę, może tutaj tą, tak lekko przygaszę. Trochę za ciemny. Żeby to nie wyglądało, wiecie, jak obrazek dziecka, że cały wazonik jest po prostu zrobiony na taki kolor biały, obramóweczka i tyle. Tylko niech on tutaj, o, przygaszę go troszkę. I wtedy będzie wyglądał tak bardziej, bardziej naturalnie. Dobra, tu też możemy lekko przygasić. Tak? Teraz widać, a tutaj tą stronę wzmocnimy. I będzie to tak wyglądało, jakby tu nawet mocniej zrobimy taki blik w tym miejscu. Że tak bardziej to tak z wyobraźni robię niż tam na tym, ale to możecie też kombinować po prostu. Dobra, tu jest tak mocno i tutaj o, przygaszamy, tutaj to dno jeszcze, też można gdzieś tak podrasować jeszcze takim ciemnym, na przykład czarnym kolorem, czarny z błękitem pruskim, że o, bo tutaj będzie najwięcej cienia, no nie? I tak samo tu. Możemy zrobić teraz ciach, ciach, gdzieś tutaj. To jest bardzo fajne takie malowanie takimi, tak na zmianę, jasny, ciemny, jasny, ciemny. No dobra. Tam mamy też jakieś takie dziwne, nam się pojawiają. Dobra, chyba już jest szklany wazon zrobiony, łodygi tam widać, jeszcze z tymi łodygami tam w tym wazonie coś podrobię, podrasuję je trochę, żeby było je bardziej, żeby były bardziej tam widoczne, tylko że już nie chciałabym tam jakby, może gdzieś jasnym nawet błyśniemy tutaj taką zielenią, nie chciałabym też już tutaj ich tak wyraźnie robić, bo one tam są schowane. Gdzieś znikają, gdzieś się pojawiają. Dobra, ale chyba już. Chyba już. No i jeszcze gdzieś w tych różach możemy podkreślić takie najciemniejsze miejsca, czyli bierzemy sobie ten błękit pruski, trochę błękitu pruskiego, trochę czerwieni. Zrobimy sobie taki bardzo ciemny, to już taki nawet fiolet wpadający kolor. Lekko wpadający we fiolet. Zaraz będę odpowiadać na wasze pytania. I jeszcze gdzieniegdzie możemy tutaj w tych różach zrobić takie ciemniejsze. Tak, żeby nawet gdzieś te środeczki tak wyciągnąć. O. Nie wiem, czy to widać. Widać, nie? Takie po prostu już bardzo, bardzo ciemne.
Gdzieś pod tymi płatkami, o, gdzieś tu. Tak, takie jakby zagięcia. Tutaj gdzieś też można, w tym miejscu, tu. A tak jak mamy tutaj ten płatek, ta róża tutaj nachodzi. Tu widać, że to są dwie róże, nie? Tu też gdzieś jakiś taki ciemniejszy. No i chyba to tyle. Teraz odpowiem na Wasze pytania, a potem się będę na obrazku już podpisywać. Jeżeli chcecie jeszcze, oczywiście, to możecie, moi drodzy, bardzo cieniutkim pędzelkiem, to Wam jeszcze pokażę może, żebyście już widzieli, gdzie jest ten mój najcieńszy pędzelek, najcieńszy, jaki mam, najcieńszy. A może tym się uda. Albo tym. Dobra. I taką bardzo, bardzo rzadką farbką, taką zieloną, ciemnozieloną, bardzo rzadziutką, tak? Więc sobie możemy tutaj rozrobić. I cieniutkim pędzelkiem z takim ostrymi włoskami, znaczy z ostrą końcówką, przepraszam. Możemy gdzieś tak bardzo delikatnie, możecie tutaj na niektórych listkach oczywiście zaznaczyć te takie, wiecie, żyłki, nie? Ale mówię to tylko gdzieś tak, aby nie na wszystkich, tylko gdzieś tu, żeby widać było, że to, o, tutaj nawet na tej stronie, gdzieś tu, gdzieś tu. Tak tylko zaznaczamy delikatnie. To już takie, nie wiem, widać chyba, nie? Takie, to trochę za ciemny mi się zrobił, chyba mi się czarnego nabrało i nie chciałam czarnego. Nie czarny, nie czarny, tylko o, zielony. Można też gdzieś zrobić jaśniejsze. Dobra. Myślę, że tyle wystarczy, żeby też to nie było takie, wiecie, przesadzone. Lekko. Dobra. No i mamy to. Teraz odpowiem na Wasze komentarze, a potem będę sobie jeszcze tutaj, podpiszę się tylko na tym obrazku. I dobra, ale żeście się napisali. Tak, tutaj komentarze, gdy się skończy, to Basia, to już widziałam. Dziękuję, Basiu, że tak zachęcasz ludzi i tak ich mobilizujesz. Liwilla, czy po skończeniu obrazu warto użyć werniksu? Jak to najlepiej zrobić? Julia, Julio, moja droga Julio, jak obraz wyschnie, to oczywiście jak najbardziej używamy werniksu. Ja werniksu używam. Jak obrazek wyschnie, czyli na przykład następnego dnia, ewentualnie podsuszam suszarką, ale najlepiej jest użyć werniksu następnego dnia. Możesz użyć werniksu błyszczącego lub werniksu satynowego lub werniksu matowego. Werniks spowoduje, że kolory nabiorą głębi i wyjdzie to wszystko naprzód. I Basia już odpowiedziała na to pytanie, kiedy bezpiecznie można nanieść warstwę werniksu, czyli kiedy wyschnie. Obraz musi być suchy, ja to robię po 2-3 dniach. Tak, można po 2-3 dniach, ja to robię następnego dnia. To też zależy, jak właśnie te farby nam schną. Piszę, aha, tutaj uciekła już od nas Madzia. Maria, kochanie, mam nadzieję, że malujecie przy uchylonym oknie. Wdychanie farb jest niebezpieczne. Mario, moja kochana i droga. Oczywiście, że wdychanie oparów farb jest niebezpieczne, natomiast jeżeli chodzi o farby akrylowe, są to farby naprawdę bezpieczne. Tutaj się nie musimy bać. Malowanie farbami olejnymi i wdychanie terpentyny jest bardzo niebezpieczne. I tutaj rzeczywiście dziękujemy Ci bardzo za przestrogę. Natomiast jeżeli chodzi o farby akrylowe, jak ktoś chce, niech uchyla okno, natomiast te farby akrylowe są naprawdę bardzo bezpieczne. Akryle nie śmierdzą, dokładnie. Akryle są delikatniejsze, gorzej z dodatkami do farb olejnych. Tak, widzę, że tutaj już wiecie, co odpowiadać.
Jeżeli malujecie, to malujecie farbami olejnymi, to nawet terpentyna bezzapachowa jest bardzo, bardzo trująca. I wtedy dobrze jest malować właśnie przy uchylonym oknie, ewentualnie często wychodzić, przewietrzać sobie pracownię i postarać się o to, żeby była bardzo dobra wentylacja. Ale też możecie płukać tylko i wyłącznie używać terpentyny na przykład do płukania pędzli po farbach olejnych. Natomiast do rozcieńczania farb używać po prostu oleju lnianego albo specjalnego medium, które można kupić w sklepie plastycznym. Maria. Potem Ula, jak już nauczę się dobrze malować płatki, będę malować różne w różnych naczyniach, we wszystkich kolorach. Też można. Ale wiesz, płatki to po prostu, ja mówię, popatrz, jak to tutaj wygląda. To nie są pojedyncze płatki. To są po prostu tylko i wyłącznie malowanie plamą, a wygląda to jak róża, prawda? Nie trzeba każdego płatka osobno malować, tylko potem cieniami, światłem i kierunkiem oczywiście malowania. Fajnie się też maluje szpachelką. Maria, przepiękny bukiet różki Ingo, dziękuję. Maria, Krystyna, to, że nie śmierdzą, to nie świadczy, że nie szkodzą. To prawda. Przewietrzać po prostu pracownię. Jak malujecie akrylami, jest to dużo bezpieczniejsze na pewno niż malowanie farbami olejnymi. I Maria, no opary na pewno, wiecie, no wiadomo, że jak ktoś by wziął paletę i sztachał się, że tak się wyrażę, mogłyby to zaszkodzić, na przykład ta godzinka czy dwie godzinki malowania. Przewietrzcie sobie po prostu pracownię, potem sobie też przewietrzcie, jeżeli macie dobrą wentylację, też można uchylić okno. Małgosia, przepiękne róże w kryształowym wazonie, dziękuję Małgosiu. Irenka, piękny obraz, jak malujesz i tłumaczysz, to wydaje się łatwo, ale potem nie jest, ale taki sposób malarski bardzo mi się podoba, dziękuję Irenko. Kochana, piękny bukiet, pisze Małgosia, aż nie do uwierzenia, że powstał z taką lekkością, bomba, dziękuję. Krystyna, pięknie, Gosia, pięknie, dzisiaj ślicznie, my mamy kolejne wyzwanie, poradzicie sobie, traktujcie to jak zabawę. Naprawdę to musi być dla Was frajda. To musi być dla Was frajda. Jak będzie to frajda, nie przejmujcie się każdym płatkiem. Weźcie po prostu pędzel i ciach, ciach, ciach. Jak Wam wyjdzie, zróbcie sobie wcześniej białe plamy, potem sobie z tych plam zróbcie czerwone plamy, a potem w tych czerwonych plamach ciemniejsze i jaśniejsze i już będzie okej. Okay. Czerpcie z tego radość. Jak Wam nie wyjdą róże, to Wam wyjdą peonie czy jakieś tam inne. Jak nie peonie, to jakieś jeszcze inne kwiaty. W ogóle to nie ma żadnego znaczenia, co Wam wychodzi. I Gertruda, piękny bukiet róż, dziękuję Gertrudo, Bogusia. Na tej palecie też niechcący wychodzi jakiś obraz. No, zawsze. Jakaś taka abstrakcja, prawda? Małgosia, piękne te róże. Ja kiedyś malowałam tulipany w szklanym wazonie. Prześlę na grupę. Prześlij, Małgosiu, pewnie przesyłajcie swoje prace. Wojtek, przepiękny obraz. Zapraszam do malowania, Wojtku. Basia, fantastyczny sposób malowania róż, nie znałam tej metody, dziękuję Kingo, bukiet robi wrażenie, że brakuje słów. Możecie plamą, 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 bez dziubania, bawienia się w szczegóły, naprawdę. Danusia, pięknie, Krysia, super, oj, na pewno będę ćwiczyć już po niedzieli, jest moc, tak, Basia, jest moc, widać te żyłki. Danusia, znowu cennych informacji, Weronika, prześlicznie, Ewa, wreszcie będę wiedziała, jak malować róże, dziękuję, pozdrawiam. Ewo, powodzenia w malowaniu, pięknie, dziękuję za dzisiejsze malowanie, pisze Gertruda, wyszło pięknie, będę malować jutro. Halinka, pięknie, Monika, ja to zawsze myślę, że nic z tego nie będzie, a teraz to widzę, że wychodzi. Zawsze coś wyjdzie, zawsze coś wyjdzie. Moi kochani, bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Dziękuję Wam za wszystkie subskrypcje, wszystkie lajki, wszystkie komentarze, za wszystkie kawusie, które mi stawiacie na Bajkofitu. Jestem Wam bardzo, bardzo wdzięczna. Spotykamy się w poniedziałek i nie wiem, co będziemy malować. Macie tam w zapowiedziach. Nie pamiętam co, ale macie w zapowiedziach i będziemy jakby dalej się rozproszyłam, co ja do Was mówię. Nieważne. Trzymajcie się, czas na kolację. Buziaki, miłego weekendu. Pa, pa. Pa, pa, dobranoc.